dostaliśmy bardzo trudne, wydaje mi się, pytanie, co znaczy być supportem, jak to wspominamy, ale uważamy to za jedną z piękniejszych dróg i za taką bardzo naturalną drogę do tego, żeby stanąć na dużych scenach i grać o późnych godzinach i być tak zwaną gwiazdą, bądź nie gwiazdą danych dni. Słuchajcie, raz, że do każdego rodzaju imprezy i festiwali, i koncertów zawsze zachęcaliśmy i granie przed jakimś większym zespołem, który jest bardziej popularny, raz, daje obycie ze sceną, dwa, daje obycie z większą liczbą ludzi i do tego taką motywację, że wiesz, grasz przed dużym zespołem, po tobie gra jakaś gwiazda i ty wow, też byśmy tak chcieli, więc róbmy wszystko, dołóżmy wszelkich starań do tego, żeby brać z nich przykład i żeby dążyć do tego, co robią oni. I przypomina nam się, jak my byliśmy supportem, jaką wielką przygodę wtedy przeżywaliśmy, spotkać się z zespołami wyższymi, większymi, bardziej doświadczonymi, przybić im piątkę, to było naprawdę coś fantastycznego i przypomina mi się na przykład koncert w Koszalinie, jak po nas grał zespół Perfect, nasi mistrzowie i po naszym koncercie widzieliśmy, że z tyłu za kulisami stał wokalista, pan Grzegorz i przybił nam wszystkim piątki i powiedział: młodzi, piękni, już niedługo bogaci. Tak więc to taka historyjka, która utkwiła nam w pamięci. Wiele jest takich sytuacji i no, zachęcamy wszystkie zespoły, żeby nie bały się tego słowa support. Być supportem to naprawdę fantastyczna rzecz. Zapraszamy serdecznie wszystkie młode zespoły, wokalistki, wokalistów do tego, by zgłaszać się na festiwal supportu. Wejść na stronę heyfest.pl i odwiedzić i się zgłosić. 5 sierpnia my też tam zagramy na szczycie Gubołówki. Będzie najwyższy koncert w Polsce. Dlatego zapraszamy wszystkich i zgłaszajcie się, będzie fantastyczna impreza. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.